Dzień dobry. Dzień kolejny prac na dachu naszym, szanownym. No i słuchajcie, pierwszy dzień po naszym włamie, tak? Udało się odzyskać wczoraj konto, więc ja jeszcze mam naprawdę nerwy stargane i faktycznie fizycznie to czuję. Ale dobra, co było zrobione? Widzicie, już łaty są ustawione i tutaj jedna fajna rzecz, która się wydarzyła i która zaoszczędziła mnóstwo pracy, ponieważ okazało się, że tutaj pod tą wiatą są cztery słupy. Betonowe takie, wiecie, betonowe na dole, później jest drewniany kawałek słupka, tam go widać jednego, tak? I udało się, słuchajcie, podnieść. Okazało się, że na trzecim słupie było 15 mm ugięcie i faktycznie to szło w taki łuk. Udało się to podnieść. Jest podłożona sklejka pomiędzy drewno, więc temat ogarnięty. To wyprostowało naprawdę to ugięcie tutaj takie środkowe i zaoszczędziło mnóstwo pracy przy poziomowaniu łat. No i dobra, czyli mamy łaty już przykręcane, czyli łaty również 4x6 i na łatach pojawia się to. Pojawia się to, czyli rzecz, o której jeszcze nie mówiłem, bo w ogóle wam tego nie pokazywałem. I mamy tutaj płytkę włókno cement, czyli Cembrit wersja, czy rodzaj diamond, czy diamond 40x40. I ta płytka tak naprawdę jest mocowana na dwa gwoździe papiaki, tutaj na bokach. I na dole jest spinana z poprzednią warstwą, z poprzednim wierszem, jakby to w Excelu popatrzeć, taką spinką burzową. Pokażę wam na zdjęciach. I tak już to można ciągnąć w górę, nie? Ale jeszcze pojawia się jeden temat, czyli kolejna rzecz, którą również wam pokazywałem, to jest oznaczenie, nigdy nie pamiętam tych symboli, przepraszam, to jest Domax, ale D, czyli DMX, oznaczenie WDS. I to są wkręty, które wam pokazywałem, które pozwalają pięknie poziomować łaty. Oczywiście do sznurka i tak dalej to robicie, ale generalnie chodzi o to, że część wkręta, dobrze, jest wbijana, tak naprawdę wciągana w łatę i później na samym gwincie można to cofnąć i łata odchodzi od kąt łaty i macie temat załatwiony. Oczywiście pod spód, jeśli na przykład okazałoby się, że tam, nie wiem, jest 10 mm, 20 mm, nie wiadomo ile, później podkładamy klin pod spód, dokręcamy wszystko i temat załatwiony. Więc słuchajcie, tutaj ekipa spędziła no parę ładnych godzin tak naprawdę na tej części dachu. Temat tam nie jest jeszcze do końca zamknięty. Ja wam to później jeszcze pokażę, jak udało im się wybrnąć z tego przedziwnego przełamania, bo tam naprawdę, kurde, są ze trzy miejsce, jest takie jedno, gdzie łączą się jakieś trzy dziwne kąty. No to niestety nasza wtopa tutaj z tą wiatą, że żeśmy kombinowali. Później jeszcze była dobudowana ta taka dobudówka z tymi zbiornikami. Tam też kąt tego dachu nie wyszedł mi dokładnie tak, jak być powinien. Więc oni mają teraz zagadkę, żeby to wszystko rozwiązać. To jest na razie tak tylko testowo przymocowane. Tutaj oczywiście będzie jeszcze jedna płytka, niecała, cięta. No i później oczywiście system rynnowy. Dzieje się. Dzieje się, wam powiem od razu, zdradzę, że w tej części domu i tej części dachu dzieje się jedna rzecz. W ogrodzie zimowym kończymy ogrzewanie podłogowe, więc zapraszam was serdecznie już na kolejne filmy. No i pamiętajcie, te właśnie wszystkie wsparcie z waszej strony, lajki, subskrypcje, komentarze, to jest wszystko mile widziane. A ja biorę się, słuchajcie, za montaż tego filmu. I jeszcze biorę się za sprzątanie na kanale YouTube'owym Domi Drewno, bo tam, mimo że support wrócił te filmy, to część jest niewidoczna. Teraz na przykład co chwilę będą wpadać, zobaczycie,
jak się coś pokaże z niewidocznych do widocznych, nagle one jakby się emitują ponownie. Jeden bajzel, naprawdę. Do zobaczenia wkrótce. Ta-dam, ja już się cieszę, słuchajcie. To będzie kolejna fajna rzecz na naszym domu. Na razie, cześć. We'll be right back.